Witam serdecznie, ja jestem Piotrek, a to jest kanał Irlandzki Szlak. Dzisiaj wracamy do tego lasu, który widzieliście kilka dni temu z tymi ogromnymi grzybami, zatytułowany Cmentarzysko. Przyjechałem sprawdzić, co tu się dzieje, ale ta miejscówka już jest taka spalona. Wszyscy tutaj chodzą, wszyscy tu zbierają grzyby. Byłem tu w środę, dwa dni temu, wszystko było wykoszone. Tak więc jestem tutaj pierwsze miejsce z samego rana dzisiaj. No i mam nadzieję znaleźć dużo średnich i małej wielkości borowików. Takich jak ten. Proszę bardzo. Piękny grzybek. Proszę, nawet i duże jakieś są. Zobaczcie to. Czy widzieliście kiedyś podgrzybka brunatnego, który wyrasta z drzewa? Martwego oczywiście. Bo ja widzę pierwszy raz. Dlatego chciałem wam pokazać taki ewenement jak dla mnie. Zwykły podgrzybek. Tu jest taki duży, ale już chyba po nim. I tu pełno zapleśniałych. Mam jeszcze takiego maluszka, ale wiecie co? Ja już to chyba przestanę przyjeżdżać, bo to traci sens. Ktoś tu był chyba wczoraj. Zobaczcie, znowu tu są nogi nacięte. I to nie tylko tutaj, to kawałek. Jeszcze jednego znalazłem, wychodząc praktycznie już z tego lasu. Bardzo ładny. Znalazłem ślicznego koźlarza. A w jego towarzystwie wyrasta malutki muchomor czerwieniejący. Już wam pokażę. No tutaj. Takie małe cudo. Wiecie co? Zaraz obok tego koźlarza natrafiłem na takie borowiki. I mi się wydaje, że to jest borowik górski. Jest to albo borowik górski, albo borowik żółto-brązowy. Tu zaraz jest kolejny obok. Bardzo ładne grzyby. Dla tych wszystkich, którzy nie widzieli mojego filmu z borowikami żółtoporymi, to są właśnie one. Trafiłem ich tu całkiem sporo i niestety są to grzyby niejadalne. Tutaj jeszcze z tej strony jest ich dużo więcej. Mam wreszcie jakieś szlachetne grzyby. Tu jest jeden taki. Dosyć ładny. A popatrzcie, co się tutaj dzieje. Jakie piękne dwa złączone ze sobą. Aż normalnie szkoda je ruszać stąd. Proszę bardzo. Wspaniałe. Dalszy ciąg polowania i proszę bardzo. A tam jeszcze widzę takiego kolosa. O, tu jest jeszcze jeden. Kurczę, te grzyby lekko. One wszystkie lekko pleśnieją na kapeluszu. Będę musiał je oglądać dokładnie. Patrzcie na to. To wszystko już niestety, ale zapleśniałe. Szkoda. Dobra, jestem w trzecim miejscu. I od razu dwa borowiczki. Tylko że tak jak mówię, największym moim wrogiem w tym roku są ślimaki, które potrafią zjeść pół grzyba. I że tak powiem, nic na to nie możemy poradzić. Oj, ten już jest słaby. Raczej wrak. Ale ten bardzo ładny. Pół grzyba. Jest jeszcze taki maluszek. Witam na podsumowaniu. Oto zawartość mojego koszyka. Troszkę borowików szlachetnych. Kilka podgrzybków. Złotawych. Nie zajączków. Dwa te bardzo ładne borowiczki. Podejrzewam, że górskie. Jeszcze to sprawdzę. Jeden niestety stracił nogę. Ale to, co tu widzicie, już jest zdrowiutkie. Dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia wkrótce.